Czas tajemnicy tej poświęconej wody raczył dzielić duchowego odrodzenia tym dzieciom, które w wierze Kościoła wezwały się do chrztu, aby otrzymały życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy rodzice i wszyscy, przyniesione przez Was dzieci przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzymają go zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić Jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? A teraz doznamy wyznanie wiary. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pokrzywdzonego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby wasze dzieci otrzymały przez wiarę Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie.
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeobleliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Dziś mówię, że piątka dzieci, teraz odwróćcie się do biednych zebrani, we wspólnocie Kościoła, przywitaj naszego Boga. Marcel? A teraz będzie Am. Tak, ty się kornie z buczeńców! Thank you.
gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, mi w sobie tę ufność nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak was zakiełkuje, mi w sobie tę ufność nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jak Jego prowadzi, przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, mi w sobie tę ufność nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie powiem.